Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym openingu Pixelboxa. Standardowo zaczynamy od niebieskiej bidułki. O kurde, zobaczcie, widzieliście tam? To jest koszulka z Pikachu. Nie no, wygląda fajnie, otwieramy ją. I jak zwykle zwrócę uwagę na tutaj tą etykietkę. Widać, że koszulka jest oryginalna, żadne podróby. Więc pokażmy, jak wygląda w pełnej okazałości. Boom, tak ona wygląda, zobaczcie, naprawdę fenomenalna jakościowo, zresztą zobaczcie z bliska. Ona jest tutaj wypukła w pewnych miejscach, no co sprawia, że kurczę, po prostu ta koszulka wygląda fajnie, także jest okej. Dobra, jedziemy dalej, tutaj mamy, nie, to nie, skarpety, słuchajcie. Fajne, bawełniane skarpetki, no, nie no, w jakimś Pixelboxie były skarpety, powiem tak. Jakieś kolejne, nie dziurawe się przydadzą, także jest okej. Tutaj mamy jakąś figurkę, bodajże z Dragon Balla. Jak wiecie kto to, to piszcie w komentarzach. Dobra, otwórzmy sobie ją. Ja szczerze powiem, nie mam pojęcia, kto to jest. Okej, tak wygląda figurka. Ja mogę ją oceniać tylko jakościowo i powiem szczerze, wykonana jest naprawdę dobrze. Fajne detale, zresztą ona ma takie tutaj, fajny taki gumowy plastik. Okej, jedziemy dalej. Tutaj mamy kulę, zaraz wam pokażę, zobaczcie. Smocza kula. Smocza kula z Dragon Balla, trzy gwiazdki w środku. Można się nią bawić, o taką. Nie no, dobra. Dalej mamy coś takiego, też fajna rzecz. Tutaj mamy naklejeczkę typowo z logiem Pixelboxa, z danym tematem. Tutaj konkursik, także też jak chcecie to zastopujcie, obczajcie o co chodzi. Tutaj ta wiadomość, witaj Geeku, z tyłu mamy listę rzeczy, jakie mają się znaleźć w Pixelboxie, także no raczej wszystko wam pokazałem. No i ta koperta, słuchajcie, ta koperta, iluzjoniści, pierwsze starcie. Dobra, dalej nic tu nie ma, także no jedziemy, otwieramy kopertę, jestem ciekawy co jest w środku. Tum, turum, tum, tum. Dobra, w środku mamy zaproszenie. Oprócz tego jakaś kartka. Witaj, czytasz ten list, ponieważ należysz do ekskluzywnego grona subskrybentów Pixelbox. To nie wszystko. Jakiś rabat, jakieś zaproszenie. Wiecie co, najlepiej to wejdźcie sobie tutaj na iluzjoniści, wpiszcie sobie na fejsie czy tam na stronie i ogarnijcie o co chodzi. Okej, czas na podsumowanie Pixelboxa. Przede wszystkim ta koszulka, no fenomenalna, bardzo mi się podoba. Oprócz tego te skarpetki, tak jak mówiłem, każde niedziurawe się przydadzą. No i tutaj, zobaczcie, figureczka, ta kula. Ja to tam nie oglądam Dragon Balla, ale wykonane są naprawdę fajnie. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnych filmach. Hej!